Lamy z Panamy mówią witamy, słuchajcie, dzisiaj na platformę YouTube wpada kurier, wchodzi na nią dumnie, tak dumnie na angielskie niebo w roku 43 czy też 4, nie pamiętam w tej chwili, przepraszam, wleciał polski dywizjon 303, no i tak wchodzi kurier numer 303, tak przebojem, przebojem, no dobra, takie wyobraźnia podsuwa mi dziwne obrazy, przepraszam za to. 28 stycznia, dziś trafia na Wokandę. No i co działo się w tym dniu? Przede wszystkim 28 stycznia 1814 roku zmarł Karol Wielki, król Franków, Burgundów i Longobardów. Cesarz rzymski urodzony w 742 roku. Przesławna postać historyczna, legendarna wręcz. Bardzo ciekawa, no i odrobina kontrowersyjna, no ale to zostawmy z boku. 28 stycznia 1393 rok, król Francji, Karol VI Szalony, omal nie zginął, no, imię zobowiązuje. Podczas balu na swym dworze, gdy ogień objął łatwopalne kostiumy satyrów, spieża i słomy, no spłonęły cztery osoby, w te kostiumy ubrane było pięć osób, m.in. Karol VI, szalony. Słuchajcie, 1576 rok, 28 stycznia, szlachta na zjeździe w Jędrzejowie uznała elekcję Stefana Batorego na króla Polski. Mieliśmy króla z Siedmiogrodu, króla z Węgier. No, on ożenił się, czy też wyszedł za mąż za innego króla Polski. To taka historia, król w spódnicy, odsyłam was do podcastu, jeśli chcecie poznać szczegóły. No, a my przechodzimy do kolejnego newsa. 28 stycznia 1596 rok, być może to był 27 stycznia, to nie jest do końca ustalone, zmarł Francis Drake, angielski żeglarz, korsarz, wiceadmirał, faworyt królowej Elżbiety I, urodzony około 1540 roku. Gość, który opłynął kulę ziemską, zaszedł za skórę Hiszpanom i komu tylko mógł, no wiecie o co chodzi, nie? 28 stycznia 1611 roku urodził się polski genialny astronom Jan Heweliusz. No i tutaj jest ciekawostka, ja nie będę wchodził w szczegóły o Heweliuszu, jeśli macie ochotę, poszukajcie sami, bo warto. No ale wiecie, że on zmarł dokładnie 28 stycznia 1687 roku, czyli po 76 latach, jak dobrze liczę, tyle przeżył równiutko. No i odszedł Jan Heweliusz. A w 1874 roku zmarł Stanisław Konstanty Pietruski, polski ziemianin, zoolog, biolog, ornitolog, pomolog, cokolwiek to znaczy, tego słowa akurat nie jestem pewny, badacz fauny Karpat. No i tutaj teraz będzie ciekawie. Wiecie, że ja jestem stary facet, dorosły facet, a jednak ogrody zoologiczne szalenie mnie pasjonują. Kiedy mam okazję wpaść do jakiegoś zoo, no nigdy nie omieszkam, zawsze to zrobię. I interesuje mnie odrobinę historia ogrodów zoologicznych. I teraz pana Konstantego wspominam z uwagi na to, że był założycielem pierwszego ogrodu zoologicznego na ziemiach polskich. On go założył we własnym majątku w Podhordcach. No i nadmienię jeszcze, że urodził się w 1811 roku. 1884 rok, urodził się August Picard, szwajcarski badacz ziemskiej atmosfery i hydrosfery, konstruktor m.in. balonu stratosferycznego i batyskafu. Stąd go przede wszystkim znamy. Zmarły w 1962 roku. A 28 stycznia 1933 roku prezydent Niemiec Paul von Hindenburg zdymisjonował rząd Kurta von Schrödera i dwa dni później powierzył misję utworzenia nowego rządu Adolfowi Hitlerowi. Smutna to wiadomość, ale dzisiaj jeszcze na smutnych kilka smutnych wiadomości nas czeka. 28 stycznia 1986 roku, krótko po wystrzeleniu, eksplodowała rakieta nośna wahadłowca Challenger, w wyniku czego zginęło wszystkich 7 astronautów na pokładzie. Badanie kosmosu, jak sami widzicie po ostatnich kurierach, no do bezpiecznych nie należy.
28 stycznia 2002 roku zmarła Astrid Lindgren, szwedzka pisarka urodzona w 1907 roku. No, po raz kolejny muszę się ze wstydem przyznać, że no po prostu uwielbiam jej książki. Uwielbiam jej książki, wychowałem się na nich, czytałem Pippi Langstrump, czy też jak to w Polsce było przetłumaczone, Fizie Pończoszankę, prawda? Dzieci z Bullerbyn, klasyka, Karlsena z dachu, świetnie pamiętam, czy choćby Emila ze Smolandii, byli bracia Lwie Serce. No, i powiem wam jeszcze czasami, to znaczy już nie czytam, ale ostatnio wpadł mi w ręce audiobook, to chyba Jan Kowalski czytał Dzieci z Bullerbyn. Nie wytrzymałem, przesłuchałem od dechy do dechy. Po prostu nie mogłem się oprzeć. Genialna proza spod pióra pani Lindgren naprawdę czyni świat bardziej kolorowym, tak wam powiem. 2003 rok, oczywiście 28 stycznia, w wyniku zejścia lawiny śnieżnej pod Rysami zginęło 8 spośród 13 członków wyprawy uczniowskiego klubu sportowego Pion, działającego przy pierwszym LO w Tychach. No wielka tragedia, bardzo smutna rzecz. No i kolejny i ostatni news nie będzie bardziej wesoły, bo przypomnę wam o 28 stycznia roku 2006, kiedy to podczas wystawy gołębi pocztowych pod ciężarem nieusuniętego śniegu zawalił się dach jednej z hal międzynarodowych targów katowickich, w wyniku czego zginęło 65 osób, a 170 zostało rannych. No, przepraszam za te przybijające wiadomości w dzisiejszym kurierze, przypomnienia w dzisiejszym kurierze, bo to żadne wiadomości. No, ale to się po prostu wydarzyło i gdzieś powinniśmy o takich rzeczach pamiętać, bo z niektórych z nich możemy wynieść nauczkę na przyszłość. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci. Kurier 303 za nami. Hej, hej, pa, pa.